Отже, з нами переможець сьогоднішнього півфіналу, чемпіон світу серед юніорів 2011 року, поляк Мацей Яновський. Мацей, gratulujemy tobie tego zwycięstwa dzisiaj. Bardzo fajnie, bardzo pięknie. Czyli udało. Nie wiem, czy to był dla ciebie cel dzisiaj zwyciężyć, ale udało to zrobić. Tak, to nie był to mój cel. Po prostu przyjechaliśmy tutaj, żeby awansować do tych finałów i to było największym naszym takim planem. Ale cóż, no udało się wygrać. Moje motocykle były dzisiaj bardzo szybkie i z tego bardzo się cieszę. Czy nie jest dla ciebie takim może rozczarowaniem, że ty jako mistrz świata musisz walczyć w tych półfinałach, a nie jest nominowany już do finału? Trudno, to nie ja ustalam, tylko ktoś tam wyżej, więc tak jest i musiałem przyjechać i no, trudno. No, fajnie, że wygrałem i awansowałem. Jak ocenisz swoją rywalizację za to zwycięstwo? W całych zawodach, tak? Był taki zawodnik jak Aleksander Loktajew, z jakim wy powalczyli troszeczkę w jednym z wyścigów. Tak, wiadomo, Aleksander to jeździ dużo więcej niż ja i ma więcej doświadczenia na tym torze. Cóż, bardzo się cieszę, że go pokonałem, bo to był jego tor i zobaczymy. Na razie teraz idziemy do finałów i tam będą ważne te zwycięstwa. Nie zwycięstwa w półfinałach, tylko w finałach. Jest to twój ostatni rok jako juniorski, tak? W zeszłym roku stał mistrzem. Myślę, że chciałby powtórzyć ten sukces. Na pewno, tak jak każdy z chłopaków, którzy awansowali. Każdy jedzie tam, żeby wygrać. Ja oczywiście też będę się starał z całych sił i mam nadzieję, że mi się uda. Wiem, że bardzo tobie pomaga taki żużlowiec jak Greg Hancock, tak? Czy jest marzenie jakiejś przyszłości do takichże sukcesów jak u niego zdobyć? Oczywiście, Greg jest dwukrotnym mistrzem świata seniorów, więc ja jako młody zawodnik na pewno gdzieś tam o tym marzę. No i jak on tobie pomaga? Pomaga mi bardzo dużo, pomaga mi przy kontraktach, przy sponsorach, przy codziennym życiu. Cóż, jest dla mnie jak mój drugi ojciec i przyjaciel i brat, więc jest wspaniałym człowiekiem. A jaka zasługa w twoich sukcesach jest Marka Cieslaka? Bardzo duża. Z trenerem pracowałem od swoich początków, więc na pewno on mi bardzo dużo pomógł. Cóż, powodzenia tobie. Dziękuję za to, że walczył dzisiaj, za to, że przyjechał i powodzenia w tych finałach. Dziękuję bardzo. Ja się cieszę, że mogłem tutaj dzisiaj się pokazać przed publicznością w Czerwonogrodzie i mam nadzieję, że się podobało.